witam serdecznie z rajskiego Kurnika na Filipinach. Mario z tej strony. Dzień ważnej zmiany w moim życiu i to dzięki Lena, ale zaraz powiem, o co chodzi. Na początek idziemy zobaczyć do tych moich gwiazdeczek tutaj, co one tam robią, czy jeszcze są, czy nie. Pada cały czas u nas. Teraz w nocy też lało, wszystko mokre. Błoto się zrobiło. Gdzie one są? Tam są moje gwiazdeczki. Mam nadzieję, że nie uciekły. Że wszystkie są. W nocy wchodzą tam na górę i tam śpią. A w dzień chowają się pod krzaczkami chyba. O, jedna jest tu. A gdzie jest reszta? I co, one uciekły? Cztery powinny być. Trzy są. Dobrze widzę? A nie, cztery. Cztery chodzą. Więc jest ok. Zabezpieczone tu pod siatką. Wszędzie sprawdziłem, żeby nie wyszły. Kamień układałem tu, gdzie była możliwość. No. Ładnie. Piękny poranek. Tylko żeby tego deszczu nie było, to już byłoby super. Chodzi o to, że jak tu nam popada, to się robi straszne błoto i ciężko mi w ogóle nawet świnki czy kurczaki nakarmić. Po tym błocie trzeba latać, czy można przewrócić. Już mówię, o co chodzi z tymi zmianami. Słuchajcie, jestem drugi dzień na głodówce. Piję tylko wodę, ale trzeba to ogarnąć, bo plan był, że no to będę pił tylko wodę z kokosów. Więc dzisiaj ogarnianie kokosów, że Mario na głodówkę miał. Co się stało? Słuchajcie, od dwóch tygodni, może trzech, nie wiem, to zauważyliście w filmach też. Ja często rozmyślałem o stanie swojego zdrowia, w sumie jak się zaczęły te zawroty głowy. I nawet wspomniałem dwa razy w filmach, że co by się stało, jakby mi się coś stało. To słusznie zauważyliście, że mówię o tym, ale to chyba tak gdzieś podświadomie po prostu no czułem, że może się coś stać, jak czegoś nie zmienię, więc napisała do mnie pani doktor z Polski, Lena. Dzięki, pozdrawiam. Tak, to był szok. To znaczy, wiesz co, pomogłaś mi bardzo. Przeczytałem cały ten mail. W sumie mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, jak opublikuję tego maila, pokażę. No, nie podam twoich danych, nic, tylko zobaczcie sobie, jak wyglądał ten mail teraz. No i po przeczytaniu tego maila doszedłem do wniosku, że trzeba coś zmienić. Że rzeczywiście ważę za dużo, 107 kilo. To jest dużo. W sumie wieprzowiny nie jem, tam jak wspomniałaś. Jak dobrze pamiętam, nie wiem, żeby wieprzowiny chyba, a czy ktoś inny może powiedział, żeby nie jeść. No. Hello. Teściowa. Wieprzowiny nie jem, jem tylko warzywa i kurczaki. Tych warzyw może niedużo, bo ja po prostu nie lubię warzyw. Ja się po prostu tym nie najem. To jest dla mnie coś dodatkowego do mięsa, ale żeby to było moje główne danie, to po prostu takie coś nie przejdzie. Ja nie królik, żeby sałatę wcinać czy coś tam non stop i tylko. Kocham jajka, jajek jem dużo. Nawet 5-6 jajek dziennie wcinam i może to być właśnie powód tego podwyższonego cholesterolu, chociaż i Bogdan mi wysłał i sporo osób z was, że cholesterol z jajek nie jest niebezpieczny, ale może ten stan podwyższony właśnie przez te jajka, bo ja po prostu kocham jajka i poza jajkami powiem wam szczerze, że mógłbym
nie jeść nic, bo naprawdę lubię jajka. No dzisiaj będzie drugi dzień wieczorem, jak jestem na tej głodówce. Coś bym zjadł, nie? Ten pierwszy dzień bym zjadł. Chodziłem głodny trochę. Dzisiaj już tak mniej, chociaż widzę, że żołądek cały czas pracuje, się tam dopomina. Śniadanko bym opietruszył, nie ukrywam. Taką jajecznicę z cebulką. Ale trzeba zrobić porządek. Plan jest, chciałbym zrzucić tak do 90 kg. Na razie mam 7, 107, więc 17 kg. Wiem, że głodówka mi nie zrzuci tego. No ale pomoże, po tej głodówce pójdę na dietę i będę jadł tak jak tutaj kolega jeden na filmie gdzieś wspomniał, oglądałem dwa razy dziennie, pierwszy posiłek o godzinie 10 albo 11, a drugi o 3 i wtedy już nic i nieduże posiłki. Myślę, że po takiej głodówce to nie będę miał problemu z tym, żeby jeść malutkie posiłki dwa razy dziennie. W sumie i tak jadłem dwa razy dziennie, tylko duże. No mam rozciągnięty pewnie żołądek, więc taka głodówka mi pomoże w tym. A jeszcze ważna informacja. Codziennie na live streamach spotykamy się o godzinie 17 na Facebooku. Przychodzi około, no na początku 100 osób, teraz tak około 150, czasem 170 osób na live jest. I padła propozycja, żeby zrobić takiego zooma, żebyśmy wszyscy mogli się zobaczyć, usłyszeć i tak dalej. Więc teraz w niedzielę zrobimy takiego zooma próbnego. O godzinie 17 czasu polskiego. Zapraszam. Link umieszczę na Facebooku, na fanpage'u i na YouTube, na community, żebyście mogli ewentualnie dołączyć. Zobaczymy, ile osób przyjdzie i czy da radę poprowadzić takiego zooma z tyloma osobami. Limit jest 100 osób, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jak się nie da tego prowadzić, że za dużo osób, to zrobimy tylko na grupie zamkniętej na Facebooku. Dla patronów, dla osób wspierających kanał na Patronite, na tej płatnej subskrypcji na Facebooku czy na YouTubie. Dodatkowo odpaliłem też membership wczoraj na YouTubie, na Rajskie Życie w Kurniku. Tam są 3 levele, wejdź, zobacz. Nie wiem, może ci się będzie podobało to, co możesz od nas dostać. Tam chyba w pierwszym jest właśnie to odpisywanie szybsze na komentarze plus jakieś badże. Druga to jest właśnie opcja, to ta za pierwsza za 5 zł, druga chyba za 10 zł jest na zamknięta grupa na Facebooku. A trzecia, a i wcześniejszy dostęp do filmów. A trzecia, Boże kochany, już zapomniałem, co jest ta trzecia, ale flama. Dobra. Nieważne, zobacz. No i tyle. Jeszcze raz Lena, wielkie dzięki. Naprawdę bardzo mi się podobał ten mail, który napisałeś do mnie. No i troszeczkę mnie pchnęłaś, pomogłaś mi w podjęciu w końcu tej decyzji, bo to naprawdę mam 43 lata, nadwaga, sami widzieliście wyniki. W każdej chwili może się coś stać, zresztą ja coraz częściej o tym myślę, więc ja uważam, że po prostu dostaję sygnały gdzieś tam z podświadomości, żeby się ogarnąć, żeby zrobić porządek z tym zdrowiem i zrzucić tą wagę i pilnować siebie. I nie powinienem tego lekceważyć, więc zaczynamy głodówkę. Danika idzie kupić Sprite'a czy tam kolę dla dziewczyn. A ja za nią podążam, zobaczę, co tam sąsiadka kuchci. Przynajmniej sobie popatrzę. Powącham. Siema. Hej, hej. O, widzicie, jak popadało? Jakie było to? Co ona tu gotuje? O, chyba ryż. What you cooking? It's a rice or? Rice. A, okej. Okay. Sąsiadka ma taki sklepik i tutaj przychodziły kupować takie podstawowe rzeczy. Woda w butelkach.
Maria z tą kamerą się wszędzie wciśnie. No ale dobrze, przynajmniej zobaczycie wszystko od środka. Tam siedzą na internecie, bo tutaj mają internet. Ma taką maszynę PISO Wi-Fi się to nazywa. Tu jest. Więc niektórzy z tego korzystają. Sąsiadka chyba pranie będzie robić albo robi. You okay? Łapa, ka! Ombok znowu się pogryzł z jakimiś psami. Ze wsi go nóżka boli chyba. Widziałem, że kuleje. No pokaż nóżkę. Ombok. Która boli? Ta? Czy druga? Ty morda, jesteś piękna. Chyba ta tutaj, z tej strony. Nie ma zębów, a chodzi po wsi i zaczyna. Tu mamy kakao. Danika to tłumaczyłem na live, ale powiem dla tych, co nie oglądali live'a. Jak to otworzyłem, pokażę któregoś dnia. To taka osłonka jest dookoła, to jak migdały wygląda. I tą osłonkę Danika zjadła razem z mamą i z Vanessą, a potem to położyły do osuszenia. I jak to się ususzy, to do zmielenia i będzie kakao. Czymś takim Daniki mama trawę ścina tutaj. Trochę ciekawostek wam pokażę. To tu to jest ususzone łożysko Daniki, siostry, jednej, drugiej i brata. W taką szmatkę zawinięte i to podwieszają pod dachem. Idzie cztery. Dlaczego to robią? Nie mam pojęcia, ale tak się robi na Filipinach. Danika śmieje się ze mnie, że nic nie je. Ona w ogóle myślała, że jak nie jesz, to po prostu umrzesz, nie? Tosty robi. Właśnie była sąsiadka, pojawiała się u nas na filmach i skarżyła się do Daniki, że mąż zostawił jej 100 peso na tydzień, cały tydzień na życie dla niej, dla dwójki dzieci. 100 peso to jest 7 zł. Danika na hamaczku, odpoczywa. Proszę cię bardzo. Żyć nie umierać. Good life. On the Duyan, ha? Huh? Relaxing, holiday. Nie zamówiłem. Dziewczyny się zajadają, a Maria może tylko popatrzeć. Jakoś skromnie, jak ja nie jem, to jakoś nie gotują sobie za specjalnie, popatrzcie. Kurczak, ryż. Ok, baby? Jak ja jem, to zawsze fajne jedzenie robią. Ale niucha zrobiły. Danika, this egg it's with sayuti? Sayuti, kurczę, ale to jest dobre. Ale bym zjadł. No nic, to tyle na dzisiaj, jutro mam gości, biorę się za robotę, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej!